Wykonał. Do głosowania został dostarczony
porządek obrad został doręczony z materiałami. W dniu dzisiejszym, jeżeli ktoś nie zgłosił się w uchwale wyborca. Chciałbym spytać, czy są jakieś poprawki, zmiany, propozycje, uwagi do tego porządku obrad? Nie widzę żadnych zgłoszeń, dlatego prosiłbym o przegłosowanie tego porządku poprzez podniesienie mandatu. Oczywiście przypominam, że głosujemy to. Myślę, że bardzo pozytywnie można także ocenić
ocenić, mimo zdecydowanego braku środków finansowych, organizowaną przez nas akcję letnią i akcję zimową. W akcji letniej 1991 wziął udział 2600 zuchów i harcerzy, w akcji zimowej około 500, no a w ostatniej akcji letniej 1992 1400 uczestników. W tym krótkim okresie kadencji zdążyliśmy także podjąć kilka bardzo istotnych zadań, które służą na rzecz naszej dzielnicy, a także rolę działań programowych i propagandowych, pozwalających na pokazanie naszych osiągnięć, a także form naszej harcerskiej pracy. Króciutko może tylko podam kilka przykładów. Nasze przygotowania do wizyty papieża, przede wszystkim w Bazylice, to myślę, są dobre przykłady pokazujące te takie największe nasze działania. Dążąc do osiągnięcia odczuwalnej, zdecydowanie odczuwalnej pomocy ze strony władz dzielnicy, wielokrotnie przedkładaliśmy pisemne, ustne, wtedy kiedy mogliśmy, informacje o naszych planach, o ich realizacji, o aktualnej sytuacji. Bez wątpienia zainteresował się naszą działalnością burmistrz dzielnicy Kraków Północ, pan Bogdan Zaborowski. Nawet osobiście interweniował bardzo dla nas ważnej sprawie, no i odwiedzał kilkakrotnie jeden z naszych obozów. Udało to się też pomóc tylko drużynom w rozwiązaniu tych problemów związanych z funkcjonowaniem na terenie szkół. Nie uzyskaliśmy jednak, nawet mimo pisemnych zapowiedzi, żadnej pomocy finansowej, szczególnie dla nas w sprawie bardzo ważnej, związanej z finansowaniem letniego i zimowego wypoczynku dzieci. Muszę się powiedzieć, że trochę zazdrościmy innym kursom z naszej grupy historycznej. On się też chcieliśmy zapewnić, pamiętam, że pana dyrektora, że środki, które otrzyma, wydano bardzo racjonalnie. Nie wiedzieliśmy, że się to otrzyma. Jednocześnie jestem przekonany, że jesteś sam rzetelny w stosunku z każdej operacji środków. Zgodnie z uchwałą poprzedniego zjazdu KUWCA kontynuowana była także budowa naszego ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego na Mazurii. Jeżeli mamy nadal organizować kolonie zuchowe i zimowiska, to oczywiście baza do wypoczynku jest nam potrzebna. Przykłady z ostatniej akcji letniej. Wynajęcie szkoły za funkcjonowanie kolonii zuchowych to wydatek. Od zależy, że tej szkoły można się prowadzić, nie tylko pozostałe kosztach, rzędu 30-50 milionów za 21 zuchowych. Stąd też myślę, że ośrodek jest nam bardzo potrzebny. Do sprawy budowy ośrodka bardzo życzliwie podeszła Fundacja dla Polski, przekazując dla nas 113 milionów złotych dotacji. Spadła nas także komenda chorągwi 60-milionowa. Członka komendy, jednocześnie przewodniczącej komisji rewizyjnej, nie mogę oceniać. Powiem tylko, że Elka na naszych spotkaniach była bardzo aktywna. Uczestniczyła także w kilku różnych przedsięwzięciach całego KUWCA. I choć ja osobiście z Elżbietą w kilku sprawach bardzo różnię się zdaniami, życzyłbym każdemu komendantowi tak dobrej współpracy z przewodniczącym komisji. I na koniec, bo już chyba mówię, chciałbym podziękować do wszystkich, którzy w okresie kadencji wspierali mnie i duchowo, i fizycznie. Lista tych osób byłaby tak długa, że nie chcąc nikogo pominąć, mógłby poczuć się urażony, nie będę nikogo wymieniał z imienia i nazwiska. Po prostu dziękuję wam za to, że pomagaliście do tej pomocy. Sprawozdanie, też żeby przypomnieć, że taki, a nie inny porządek obrad przyjęliśmy i proszę, żeby do Komisji Wyborczej zgłaszano kandydatury. Do tej pory mamy jednego kandydata na komendanta KUWCA i dwóch kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Więc na razie jest trochę mało kandydatów, to po pierwsze. Po drugie,
Zamknięcie listy kandydatów ma się odbyć po sprawozdaniach dyskusji absolutorium ewentualnym. I wtedy już nie będzie możliwości przypominania. Jeszcze jedna sprawa. Każdy kandydat będzie miał szansę przedstawić siebie i przedstawić swój program indywidualnie. Komisja wyborcza przedstawi te charakterystyki kandydatów tylko w wypadku, kiedy takie charakterystyki zostaną. W zgłoszeniu była oficjalna zgoda kandydata, żeby później już nie trzeba było pytać się tutaj na forum, czy... Sprawa formalna, żeby to też już nie pytać każdego ze zgłaszanych kandydatów przez komisję wyborczą, dlatego prosimy... Teraz ja poproszę w takim razie, aby na każdym ogłoszeniu była zgoda. Chciałam przejść. Tak, trzeba. Dobrze. Pytanie z działalności Sądu Harcerskiego Kówca Praga Północ za okres 9 marca 1991 rok. 17 października 1992 roku. Zjazd Chówca w dniu 9 marca 1991 roku dokonał wyboru Sądu Harcerskiego w składzie następującym. Harcmistrz Agata Kulińska, zastępca przewodniczącego sądu. Harcmistrz Jan Józef Kosacki, sekretarz. Harcmistrz Emil Cyrulkin. Harcmistrz Anna Łoziński. Harcmistrz Robert Kamienowski, przewodniczący sądu. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Chówca. Komisja została wybrana na zjeździe Chówca 9 marca ubiegłego roku i wykonstytuowała się w następującym składzie. Druk Tomasz Malowany, druk Marek Hanowska, druk Piotr Marąży, druk Grzegorz Kniesz. W czasie trwania kadencji w składzie komisji nie zaszły żadne zmiany. Przeprowadziliśmy 8 zadań komisji, w czasie których analizowaliśmy. Wysłuchując sprawozdania pana komendanta Chówca, nasunęły mi się pewne refleksje po prostu. Wiem, że żeby nie było tak wszystko na ładnie i pięknie, mam kilka swoich, że znalezionych przeze mnie i nasze środowiska w ramach, w których komendant Chówca, jak i cała komenda po prostu nie spełniła naszych oczekiwań. Po pierwsze, Chówca Praga Północ od lat brak programu Chówca, programu dla harcerzy. Dla harcerzy zuchów i harcerzy starszych. Uważam, że jest to karygodne po prostu, że tak to bywa, że Chówiec pełni rolę pewnego biura, które przekazuje pieniądze środowiskom, też według własnych uznań i zapewne zgodnie z prawem, ale jest to subiektywne kwestie po prostu jakichś nagród i kar. Jest stanowczo, przykładem Chówiec jest środkiem opiniotwórczym w naszym środowisku. W naszym sposób wpływa na opinię o innych środowiskach. Komenda Chówca jako taka po prostu wyraża opinie negatywne lub pozytywne, które inni instruktorzy młodzi akceptują, po prostu nie znając innych środowisk. Tak się odbywa z wieloma innymi instruktorami, którzy w ten sposób się oczernia lub po prostu dyskwalifikuje ich zasługi. Czy nawet nie zasługi, tylko ewentualną rzetelną harcerską i instruktorską pracę. Chciałem powiedzieć, że zauważany jest poza tym wyraźny marazm i niemoc Chówca właśnie w tych działaniach programowych. Chówiec nie ma nam nic do zaproponowania. Wszystko w zasadzie jest działań programowych i znacznie ograniczone kontakty z młodzieżą. Wynika to chyba głównie z pewnej niereprezentatywności tych władz. Są one jednak odbiciem dawnego układu i dawnej ekipy. To, co się dzieje dzisiaj na sali, powinno nam uświadomić, jakie poparcie jest młodzieży, jaka jest idea, po prostu jakie mamy zainteresowanie młodzieży naszą organizacją po prostu. Większość drużynowych nie dotarła dzisiaj i młodzieży. Głównie są osoby
wieku już starszy, ma szansę uzmysłowić, że ZHP jest organizacją młodzieży, a nie dla młodzieży, i bo trzeba by te władze po prostu odmłodzić. Poza tym brak autentycznych działań młodzieży w tym punkcie. Wszystko to jest po prostu w sposób przedstawiany taki, że coś macie, a potem się okazuje, że nikt tego nie chce realizować. Nie sądzę, że to jest powód dlatego, że młodzież jest taka, że im się nic nie chce, tylko po prostu dlatego, że no, ta ekipa, która jest u władzy w naszym kurcu, a także i kołem w jego części, jest ekipą odpowiadającą pewien okres w historii naszej organizacji i jest nie na miejscu. Tak samo mój sprzeciw przeciwko przewodniczącemu obrad jest wyrazem tego stanowiska. Uważam, że wybór na przewodniczącego obrad ducha malowanego w obecnej sytuacji jest karygodnym przeoczeniem. Po prostu odpowiednim czasie pracował w pewnym resorcie i nas kontrolował jako harcerzy na różnych uroczystościach. Można sprawdzić pan dalej? Z tego względu, że nie są to władze reprezentatywne dla młodzieży. Naszego prokuratorskiego chłopca oczywiście. Zawsze się mówi, że burmistrz nie ma czasu, nie ma wolnych terminów. Uważam po prostu, że o czymś to świadczy, że ktoś nie chce z nami rozmawiać. To właśnie był... To, co powiedziałem, było odnośnie tego przygotowań do papieża, kiedy duch Białkowski uwypuklał tę sprawę w latach 91, w tamtym roku. Natomiast kiedy my ze środowiskiem własnym w latach 87 spotykaliśmy się wspólnie na papieży w Tarnowie z siedemnastkami, też było to zabronione i ścigane przez obecne władze, które są teraz. Mieliśmy z tego pewnego rodzaju nieprzyjemności. Oczywiście jestem za udzieleniem absolutorium duchowi Białkowskiemu i do dożywania tej ekipy. Chciałbym prosić teraz drugą osobę, która zapisała się do głosu, równe nazwiska, które są tu podawane, ale myślę, że to nie ma większego znaczenia dla spraw, o których tutaj mówimy. Została to bardzo skromnym, na niskim szczeblu jest reprezentantem władz dzielnicy, ale ponieważ takowe zostały tutaj kilkakrotnie wywołane do tablicy, pozwolę sobie udzielić kilku wyjaśnień na interesujące Państwa pytania, zagadnienia. Rok temu pan komendant, pan Jarosław Białkowski, ma troszkę krótszą pamięć niż ja. Rok temu odbyliśmy spotkanie, mniej więcej też to było w październiku. W tym spotkaniu oprócz mnie był pan Samsek, był burmistrz. Spotkanie odbyło się na Siedleckiej, było to kolejne spotkanie. I tam rozstaliśmy się przed budynkiem przy pięknej, słonecznej pogodzie, tak jak dzisiaj, z taką ustną umową, że my oczywiście bardzo chcemy poprzeć działalność harcerzy na naszym terenie. Bardzo nam na tym zależy. Oczekujemy propozycji konkretnych, drobnych, takich akcji, w których harcerze i my moglibyśmy razem współuczestniczyć i wtedy możemy mówić o współfinansowaniu różnych akcji. To było pierwsze nasze spotkanie i ostatnie. Kolejne miało miejsce teraz, w tym roku, w październiku, gdy przyszedł pan wręczyć zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie. W międzyczasie rzeczywiście wpływały pisma do burmistrza o przydzielenie środków. Jaka jest sytuacja budżetowa, że nie musimy o tym tu mówić, bo to akurat zaczyna być nudno i smutno i ponuro. Jest jaka jest. Natomiast znajdujemy środki na dofinansowanie akcji
akcji wypoczynkowej dzieci i młodzieży i takie same środki można by znaleźć na pomoc wyjeżdżającym harcerzom pod jednym warunkiem. Ja otrzymuję dla swoich dzieci, pan sam se dla tych organizowanych tutaj procent wyjazdów. Jeżeli w konkretny sposób takie jest wymaganie zarządu dzielnicy, my się musimy do niego dostosować. Przedstawiamy konkretną listę dzieci, dla których jest wyszczególniona tylko jedna rzecz średnia w rodzinie i dofinansowujemy konkretne dzieci. Na tej samej zasadzie mogli być dofinansowywani harcerze. Nie było żadnych przeszkód. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby zarząd gminy, skarbnik oraz rada dzielnicy wyraziły zgodę na wyciągnięcie pieniędzy z Mieszka i przekazanie harcerzy. Tak, bezimiennie. Takiej możliwości nie mamy również. Tak, mamy taką przyjętą zasadę rozliczania. Jeśli chodzi o inne zdobywanie środków, też jesteśmy w stanie, na ten temat zresztą sekretarz gminy rozmawiał, zdaje się, z panem, że można na przykład ciągnąć harcerzy do pracy typu porządkowanie terenów i za to zapłacić. Ja miałam problem ze znalezieniem ludzi do porządkowania miejsc pamięci narodowych i dalej tam. I za to to nie są szalone pieniądze, bo no, środki są takie, jakie są, ale za to stało się. Proszę o zabranie głosu.
Kto jest przeciw? Proszę, kto jest przeciw? Głosów przeciw nie widzę. 41 głosów za. Dziękuję. Teraz prosiłbym o przegłosowanie sprawozdania przedstawionego przez przewodniczącego Sądu Harcerskiego Kupca o przyjęcie tego sprawozdania z działalności. 46 głosów za, przeciw nie ma. Dziękuję. I teraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i oddzielnie będziemy głosowali na zakończenie, oddzielnie zupełnie wniosek o Komisji Rewizyjnej o absolutorium. A więc najpierw przyjęcie samego sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Tylko przyjęcie. Kto jest za przyjęciem tego sprawozdania Komisji Rewizyjnej? Za 47, przeciw, brak. I teraz przystępujemy do ostatniego w tej serii głosowań. Głosowanie nad... Czy są jakieś zgłoszenia jeszcze w dyskusji może na temat absolutorium? Na temat absolutorium nie mamy żadnych zgłoszeń. Jedyny właściwie głos za absolutorium. Bardzo proszę, kto jest za tym, żeby udzielić komendantowi absolutorium? Proszę podnieść mandaty. Warszawa Praga Północ. W kolejności zgłoszeń są to druh podharcmistrz Jacek Pokrzewnicki i druh harcmistrz Jarosław Białkowski. Do komisji rewizyjnej zostało zgłoszonych 10 kandydatur w chwili obecnej. W kolejności zgłoszeń są to druhowie harcmistrz Zbigniew Szymański, podharcmistrz Tomasz Miłko, podharcmistrz Elżbieta Wiatr, podharcmistrz Włodzimierz Srokosz, podharcmistrz Piotr Nasiadko, podharcmistrz Marek Banaszczak, harcmistrz Izabela Górnikowska, podharcmistrz Jacek Garboliński, harcmistrz Wiesław Górnikowski, harcmistrz Krzysztof Kołaziński. Do Sądu Harcerskiego zostało zgłoszonych 5 kandydatów w tej chwili. Są to harcmistrzowie Robert Kamionowski, Jan Kosacki, Adam Łoziński, Agata Kunicka i Zbigniew Kozłowski. Dziękuję. Dziękuję bardzo przewodniczącemu Komisji Wyborczej za przedstawienie dotychczasowych wyników prac tej komisji. I zgodnie z tym, jak zmieniliśmy porządek nasz obrad naszego zjazdu, w tej chwili ogłaszam 10-minutowy. Natomiast to już tylko jako wyjaśnienie. Do choroby mam zapytanie.
Przedawiam zadanie mi udzielę głosu przedstawicielowi gminy Komendorowa. Mówiłem, że zespał zadania rewersji, ponieważ pani należy zapisała się do głosu w dyskusji. Przykro jest, że nie może być obecna do końca przy tej dyskusji, ponieważ nie była w stanie wysłuchać żadnego innego głosu poza własnym głosem w tej sprawie. Przykro się stało, że jest nieobecna. Myślę, że jakieś dokumenty zjazdu były postanowienia, że zostali wyrywane pytania, że sama pani się skierowała do pani naczelnej. Być może sprawa się wyjaśni. A teraz bardzo bym prosił o przedstawiciela Komendy Komendorowej o odpowiedź na pytanie, które zadała Grupa Radarska. Ja może trochę dłużej odpowiem, dlatego żeby dla wszystkich druhen i druhów stała się jasna sprawa dofinansowania tegorocznego akcji letniej, aczkolwiek bo faktycznie było trochę z tym problem. Mianowicie 9 czerwca 92 roku, nawet ja podpisałam główny księgowy, zasady finansowania harcerskiej akcji letniej 92, gdzie było podane, że obozy stałe wędrowne i kolonie wyjazdowe dotowane są po 12 tysięcy zł dziennie na jednego uczestnika i kadrę. Oczywiście nie dłużej niż 26 dni jak zwykle. Niestety mieliśmy duże problemy z uzyskaniem, znaczy my te pieniądze jakby wyrozdzielaliśmy na podstawie planu złożonych z wszystkich punktów salonów stołecznych i zapewnił, że otrzymamy pieniądze z Ministerstwa Edukacji Narodowej i z Kuratorium Oświaty i Wychowania. Niestety stało się tak, i to już podane, czy było podane do wszystkich punktów, było to przetrwałe. Mam nadzieję, że było wypracowane przez inny komendator szkołowy, to znaczy komendator szczepu. 23 czerwca było wydane uzupełnienie zasad finansowania HAM 92 i zmienione było tam na 10 tysięcy zł dziennie na jednego uczestnika. Jak do tego dołączony był list, takie oświadczenie, list komendanta Warangi z prośbą o zrozumienie organizatorów, ponieważ po prostu dostaliśmy dużo mniej pieniędzy. Nie byliśmy w stanie takich wysokich, znaczy tak wysoko wyglądować poszczególnych obozów. Natomiast to tak, znaczy po prostu nie złożyli dokumentacji, nie rozliczyli do końca swoich obozów. To mówię globalnie, tak samo jest w punktu Praga Północ, który powinien z moich rozeznań otrzymać 60%, a przynajmniej 50% trochę tam, bo to są dodatkowe rozliczenia jeszcze akurat z punktem Praga Północ, ale sądzę, że w granicach 50%, najwyżej Jarek mnie poprawi, w granicach 50% powinniście na koncie już mieć. Natomiast następne 40 nie otrzymaliście, to że nie wszyscy od was, jeśli chcecie, proszę bardzo, a to nie, to trochę leży do dzia, bo to nie, że jeśli chodzi o tą drugą część, a bardzo dużo cieszy, to nie, ja mówię, nie mówię, znaczy można to przyjąć, że jest to karanie dzieci, natomiast nie jest to karanie dzieci, natomiast jest to jakaś organizacyjna sprawa o możliwości dyspozycyjności naszego szkoły. Chcę mówić po roli, a nie uchylcha komendanta i wiem, że tam na przykład są funkcjonowane różne rzeczy, albo nie. Wyobrażam tego typu sformułowania, ścigania i tak dalej. Postępujemy zgodnie z instrukcjami. Tylko zgodnie z instrukcjami są te pieniądze rozliczane. Jeśli druh będzie miał jakiekolwiek problemy, bardzo proszę się odwoływać. Są możliwości odwoływania się. Każdy instruktor z nas powinien znać swoje prawo. Także... Ale każdy ma inne prawo. Uważam problem do rozwiązania każdego z swoich wypowiadanych obozów. Ale proszę, jeśli zadanie to nie wygarnie, to nie można dyskusji. Proszę. Powodzę tej dyskusji, po prostu chodzi tam pieniądze te nie utkną gdzieś na szczeblu chłopca i nie pójdą na inną rzecz. Czy zostaną przekazane komendantom obozów do zagospodarowania w szczepach i używane? Ja myślę, że prawdopodobnie jak się stanie, to będzie w nowych komendach, bo była komenda decydowała o tym. Może się generalnie przypuszczam, że dużo trudniej będzie zrobić komendantowi takiej jednostki obozowej coś za 10 milionów niż wspólnie, może za kilka dziesiąt czy kilkaset milionów złotych, żeby takie dotacje pójdą. Ale to już jest sprawa komendanta, krawca i komendantówca. Jak te tematy będą na to bawić? Chyba, że są funkcjonowane bezpośrednio. Są na konferencję, do obozu po prostu szczytu.
tajny tylko Białoruski. Może ja nie do dyskusji, tylko właśnie pytanie do druka białoruskiego. Dlaczego władze Chilnicy nie zostały powiadomione o zlocie w Strudze? No, zlot był imprezą bardzo ciekawą i z tego dosłyszeliśmy, to właśnie władze bardzo chętnie uczestniczyłyby w takich imprezach. Proszę, żeby tego nie dostrzegło. Trochę późno w duchu Marku nie stawiamy te pytania, bo nie ma osoby zainteresowanej. Ja myślę, że Andrzej Byczak, jako komendant tego zlotu, powinien jeszcze przed tym momentem, nim pani naczelnik wydziału wyszła z tej sali, wejść tutaj na mównicę, wyrzeć się w piersi i dokonać drobnego, acz istotnego sprostowania. To ja druku Andrzeju, drucha prosiłem o to, aby druk zaproszenie skierował do naszych może potencjalnych przyszłych sojuszników i przyjaciół z terenu dzielnicy. Druk nie był łaskaw tego uczynić, a jednocześnie druk nabył jakieś takie dziwne nawyki w ostatniej chwili i tego, co druk nie zrobił, tym obciąża druk zupełnie inne osoby. Druk Marek Rafalski, który był kwatermistrzem na tym zlocie, w dniu, kiedy zlot w zasadzie już się zaczął, bo druk Jacek Pokrzywnicki z harcerzami już tam był na terenie, był łaskaw dostarczyć mi takie puste druki, kilka takich pustych druków, które odbił w czwartek, dostarczyć mi do kupca. Zresztą nie było to takie zaproszenie adresowane do kogoś tam spoza, tylko wyraźnie zaproszenie kierowane, bo tak jak otrzymała na Elżbieta Wiat, czy na Basia Łuźnika w tej formie. Także Andrzeju, to ty nie dopuściłeś do tego, żeby władze dzielnicy zostały na tą imprezę zaproszone. I myślę, że Marku, to jest z mojej strony krótka odpowiedź na ten temat. To była odpowiedź. Dlatego, że te zaproszenia zostały złożone na komendanta Chówca, przekazane mu na biurku. Ten blanko i tak jak pytaliśmy się ducha, czy władze dzielnicy będą na ognisku, duch powiedział, że załatwia to i sam ewentualnie będzie rozmawiał, bo jakieś tam miał sprawy do burmistrza do wyjaśnienia. Tylko spytaliśmy się potem w dniu ogniska, czy będzie, okazało się, że nie. A dlaczego też nie jest? Zaproszenia te nie były. Ostatniego dnia tylko leżały przez cały tydzień albo i więcej u ducha komendanta, który druku musiał ustawiać zaproszenia. Z kalendarzem w ręku. Osoby uznane za stosownie. Było to głównie do władz dzielnicy skierowane. Jako, że ja nie czułem się na siłach po prostu jako komendant zlotu reprezentować kupiec, uważałem, że to komendant kupca i komodu zlotu powinien reprezentować kupiec w stosunku do władz. Dziękuję za odpowiedź. Ja tylko z kalendarza. I myślimy pana do sprawy ustali jak zawyczaj panu, ponieważ nie widzę specjalnie szans, żeby to zostało do końca wyjaśnione. Żeby druk Andrzej Byczak nie mógł znów mówić, że ja coś oszukuję, to chciałem uprzejmie przypomnieć, w jakim terminie był zlot. O ile wszyscy sobie dobrze przypominają, od 2 do 4 bieżącego miesiąca. A teraz chciałbym jednocześnie powiedzieć, iż z kalendarza wynika. Na szczęście nie ja się umawiałem wprost, a pomagał mi w tym kto inny, w związku z tym mam świadka. Myślę, że zresztą te osoby, z którymi się spotykałem, to potwierdzą, że w tych terminach, a nie w innych, były gotowe mnie przyjąć. 9 października o godzinie 13:30 odbyło się spotkanie komendanta Chówca z burmistrzem dzielnicy. Spotkanie umawiał druk Wojciech Knysz. 9 października jest zdecydowanie na pewno po 4 października. 12 października o godzinie 12:00 odbyło się spotkanie dyrektora zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, pana Daniela Samsela, z komendantem Chówca. 12 października, o ile ja dobrze kojarzę, na pewno jest po 4 października. Żeby nie wymieniać już spotkań w Komendzie Chorągwi, bo one się już w późniejszych terminach odbywały. Taka jest prawda, druku Andrzeju. Mogę dwa zdania podpowiedzieć? Pan ma
monopol na jasność i na prawdę, jedyną słuszną. Dziękuję za tę wypowiedź. Proszę, teraz tu w dyskusji, które jest zadawane. Przepraszam, w ogóle to moim zdaniem ta rozmowa jest bez sensu, ponieważ jeżeli ja coś organizuję, to ja zapraszam ludzi, których chcę tam zobaczyć. Dziękuję za wypowiedź. Ponieważ do głosów, zapisany był Tomasz Cimko. Serdecznie zapraszam. Temat wystąpienia ma być program działania i sytuacja sprzętowa. Sytuacji sprzętowej w tym kursu. Ale bardzo interesuje mnie w ogóle stan sprzętu w tym kursu, jako że mamy, prawda, potężne magazyny w kurkach. Mamy ileś tam rzeczy porozrzucanych tutaj po szkołach w Warszawie. A kiedy przychodzi akcja letnia, po prostu okazuje się, że jakoś tego sprzętu nam brakuje. I niby jest tam dużo takich rzeczy, gdzieś wcześniej jest dużo takich fantastycznych, ale po prostu nie do rzeczy. Czyli nie jest, nie brakuje tych form najazdu, formie jakiegokolwiek pomysłu, tylko po prostu chciałbym, aby tutaj na zjeździe było podane naprawdę wszystko, co tutaj jesteśmy. Stan wyposażenia sprzętowego tego kufca, żebyśmy sobie wszyscy uzmysłowili, na czym naprawdę stoimy i co naprawdę mamy do dyspozycji, żeby nie było żadnych wątpliwości, że a ktoś tam dostał, ktoś sprzęta i jak się tam zarzucił, że no tak, ale jeśli mam gorszy sprzęt, to myślę, że jakiś tam jak będę na pewno w tym roku podczas tej sesji, żeby wydaje się, że czas, żeby to rzeczy tutaj powiedzieć na forum zmian. Mniej więcej półtorej godziny, bo tyle będzie wymagało pojechanie po księgi inwentarzowe kufca, żeby zgodnie z życzeniem Tomka przedstawić, co na stanie kufca się znajduje. Prośba tylko do... Mamy na przykład rozpływ kanały. Pytanie było, jaka jest dokładnie ta ilość sprzętu? To dokładnie. Dobrze, że to jest nie. Kamaria było ciekawe, było miło i naprawdę warto było być na tej imprezie. To jest pierwsza sprawa. Następną sprawą, jeżeli chodzi o sam program, wydaje mi się, że przyszłym, wiem bardzo konkretnie, wiem, jakie są potrzeby i wiem jednocześnie, jakie są możliwości. Wydaje mi się, że w sprawach gospodarczych kupca powinny zostać rozwiązane przez zjazd kupca następujące problemy. Decyzja w sprawie naszego ośrodka, ale jak mówiłem, zapis uchwale tego kontynuować nie jest żadnym zapisem. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd na ten cel brać środki. Bo obojętne, czy Jacek Pokrzywicki zostanie komendantem kupca, czy Białkowski, czy zupełnie jakiś inny Misiński, to nie może być tak, żeby w pojedynkę o te środki musiał zabiegać. Ostemplowane i spisane cegiełki, tylko przez jakiś bliżej nieznanych harcerzy ze Szkoły Podstawowej nr 315, którzy zdążyli wyprodukować swoje własne prywatne cegiełki. Wpływ tych cegiełek miał pokryć koszty remontu całkowicie spalonego w środku w kurkach. Wartość tych cegiełek była nie 1000 zł i ci to właśnie harcerze wygórowania szczególnych ustami na szyi, a jakże mieli przyjemność odwiedzić między innymi, żeby nie było znów, żeby po prostu sobie wymyślić. Duchę harc mistrzynią Grażynę Polską jest tysiąclego z tego korzyści. Nie takie zupełnie, tylko takie bardzo brzydkie korzyści materialne. Różnymi metodami to czynimy. Jedni potrafią to zrobić w sposób lepszy, drudzy gorszy. W związku z tym tych drugich łatwiej za rękę złapać, ukarać, wyciągnąć konsekwencje, wezwać do rozliczenia konkretnych środków. Tych pierwszych nieco trudniej. Ale te osoby nierzetelne postępowanie prowadzi do tego, że ci odpowiedzi nasi potencjalni sojusznicy zaczynają mieć wątpliwości, czy w ogóle ręce harcerskie wolno powierzać.
Mimo, że osobiście rzadko się spotkaliśmy, dużo słyszałem. Proszę o przyjęcie takiej oznaki, która bardziej dawno się należała jako jednemu z najwspanialszych przyjaciół harcerstwa. Myślę, że nie tylko dla tego. Jestem zaskoczona bardzo i wzruszona i za to pragnę gorąco wszystkim tu obecnym podziękować. A ile będę mogła jeszcze, to będę pomagała młodym ludziom. Taki jest mój cel w szkole i uczniom, i harcerzom. Wy też jesteście uczniami, wielu z was. Tak życzę wam wszystkiego najlepszego, dobrej pracy, dobrych wyników po linii społecznej. A jest to praca bardzo trudna, ale piękna i wdzięczna. Życzę wam wszystkim i dziękuję za wszystko. Przedstawienia tego, co ma do przedstawienia, żeby nie przerywać materiału, dobrze? Szczepu 6-2 i tam działałem jako zastępowy i przybożny w drużynie Wigry do roku 87. W roku 87 w tej drużynie, która w międzyczasie zmieniła szkołę, zostałem drużynowym i prowadziłem ją aż do roku 88 do kwietnia, gdzie nastąpił podział drużyny. Część starszą wziął druh Andrzej Byciak, część młodszą ja. Drużyna została nazwana Wincenta i działa do dzisiaj. Tak to wygląda w ten sposób. W czasie prowadzenia drużyny działałem na terenie szkoły 277, co może potwierdzić druh Robert Osik, tam stojący pod ścianą z tyłu. Następnie przeniosłem się do szkoły 289 i tam działałem do 689 roku. Następnie, w związku z tym, o czym zaraz chciałem powiedzieć, ale już uprzedzę, nie działałem na terenie Związku Harcerstwa Polskiego przez lat 2. Moja drużyna działała na osiedlu Brudno, znajdując sobie miejsce na spotkania w kościele Świętej Marii Magdaleny, ulica Echa Leśna 4.
Następnie na jesieni 91 roku, powróciłem z powrotem do Związku Harcerstwa Polskiego i jednocześnie do Szkoły 285, gdzie działam do dzisiaj. To jeśli chodzi tyle o to. Przepraszam, że tak to szybko poszło, ale nie chcieliśmy przedłużać za dużo. Bo w końcu nie powiedziałem. Mam stopień podharcmistrza, zdobyłem go przy jednej z ostatnich komisji działających obecnie. Moja próba, ponieważ była w niej przerwa, trwała 3 lata, więc myślę, że przez ten czas miałem dużo czasu, żeby się czegoś nauczyć mimo wszystko, chociaż to na pierwszy rzut oka może tak się nie wydaje wszystkim. Chciałem odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie, które nurtuje tutaj wiele osób na sali. Dlaczego w ogóle zgodziłem się kandydować na stanowisko komendanta chłopca? Jest to dla wielu osób zagadką, tak mi się wydaje przynajmniej. Otóż można to rozpatrywać z kilku punktów. No, pierwsza sprawa to jest dla mnie podstawowa. Od kilku lat mimo wszystko jednak do chłopca przychodzę, rozglądam się, rozmawiam z ludźmi, z komendantem chłopca dotychczasowym również. I wielokrotnie słyszałem od ducha komendanta taką rzecz, że ktoś młody powinien wreszcie ten chłopiec przejąć. Nie rozumiem, dlaczego ty ludzie goście się śmieją. Że ten chłopiec powinien przejąć ktoś młodszy. W kręgu moich znajomych harcerzy nawet się tym pomysł, ponieważ ja jestem jedyną osobą, którą oni znają, a swój tak. Czyli takich osób na terenie naszego chłopca młodych nie ma. Ja jestem instruktorem harcerskim od prawie 5 lat. Zostałem w styczniu 1988 roku. Przepraszam, że dopominałem sobie krótkiej biografii. Ale uważam, że ja nie jestem tylko pełnią jako służbę. To jest służba na terenie, żyje na terenie szeregu, czy na terenie chłopca, nie ma co do tego wielkiego znaczenia. Natomiast ta nie jest służba na terenie odpowiedzi. Uważam, że moją służbą w tym momencie jest chęć bycia pomagalnym. Nie jest to takie łatwe. Ja nie jestem tego najbardziej trudny. Dla niektórych ma się wydaje nierealne. Przepraszam, że zacytuję. Komendant dotychczasowy powiedział, że osoba, która przejmie ten chłopiec, a jest nieprzygotowana do pracy przez to, że była członkiem komendy, jest albo naiwna, albo nieodpowiedzialna. No, jeżeli zgłasza się instruktor, który chce, prawda, pomęczyć się z tym wszystkim, jest naiwna albo nieodpowiedzialna, no to kto wobec tego zgłosi się? Kto będzie chciał w tym miejscu za mnie stanąć i dalej ten chłopiec ściągnąć? Nie wiem, czy jest taka osoba na sali albo poza salą. Na tyle naiwna, na tyle nieodpowiedzialna. A ponieważ ja jestem naiwny i nieodpowiedzialny, dlatego chcę kandydować. Uważam, że zresztą nie wiem, czy to do wszystkich wyciągnął, że dzisiaj tak nie mówię tłumaczenie, że to jest taka kwestia wspólna, bo trzeba to pojąć. Część osób, które po prostu się tutaj nie ma tak zrygną, bo jestem tutaj, że to mam podróżyć do tej ale może dołączyć różnych, którzy nigdy w takich zjazdach, za dużo udziału nie brali, są pierwszy raz, może to jeszcze do nich jakoś dotrze. Mam nadzieję. Bo jeżeli nie, to trudno. Teraz chciałbym, co ja chcę osiągnąć w czasie swojej prawdopodobnie rocznej, jeżeli zostanę komendantem kadencji tego chłopca. Więc ja mogę to skrócić takim jednym zdaniem. Chciałbym, żeby na następnym zjeździe chłopca, który się zbierze, na moim miejscu stanęło nie jeden, nie dwóch, a kilku kandydatów, równie młodych, którzy będą chcieli tą funkcję pełnić. Ponieważ jeżeli takich osób nie będzie w naszej dzielnicy, to ten chłopiec długo nie osiągnie. Ale to jest prawda. Stale mam szacunek na pana Wolowskiego, który ja mówiłem o liczbie już na lat 40. On w końcu nie będzie jeszcze, a teraz to się powinno jeszcze. I nie uważam tego za radę śmieszne, żeby trzeba, żeby ludzie mogli się tym interesować. Jeżeli jest osoba, gdzie jedno lat 15, 20, czy 14, bez prewencji, to wszystko pięknie, ale jak ona ma lat 20-21, to ma tą drużynę zaczyna przekazywać komuś potrzebny, zgadza się?
Jeżeli jest kufiec drużynowy, będzie komenda twórca zaczyna mieć lat 40 albo coś po L. I tego kufca nie ma to przejąć, no to ja przepraszam, to już nie wychodzi wtedy. Dlatego ja mam wychowa komenda na wspaniałą. I swoje faktory ma spełnić z tym wolę. O tym, czy zostanie wybrany, czy nie, czy się decyduje się, że będzie trzeba odmienić z zjazdu. Przyjazny, takie, które pomogą mi wytłumaczyć, co konkretnie chcę osiągnąć. Nie chcę teraz mówić o sloganach, które są zawarte tutaj w tej uchwale. Zresztą sam pomagają ją redagować i niektóre pomysły są naprawdę warte uwagi. Ale to jest uchwała programowa zjazdu, a nie komendanta, przyszłego kupca. Więc to, co uchwali zjazd, komendant w zasadzie powinien realizować, ponieważ on dostanie tutaj pełną rolę swoją. Mimo wszystko chciałbym pobrać kilka takich punktów, na których położę nacisk obojętnie pod uchwałę zjazdu. To, co mówił ruch, mój kontrkandydat. Utworzenie koła przyjaciół karcerzy i to właśnie starych osób, które mają, jak dużo dochodki, jeden będzie wykonywany z karcerzy, który uroczy się też jest zrobił. Gdyby już nie uroczył. Trzeba takie koło stworzyć. Obojętnie, czy to będzie robił osoba starsza czy młodsza, to myślę, że to nie ma trzeba organizacji bardzo dla tego kogoś. Bo znaczy, że nie powinien mieć jako relacji do tego życia oddany, nie wiem, współpracownik, ale po prostu ja osoba, która z szacunkiem się wiąże do tego starszego. A tacy ludzie sami to potrzebują i ona ma mogę powiedzieć współpracować. To za to chciałbym się odpowiedzieć, ale osobiście, że na co rok można po prostu będzie mi powiedzieć, takiego koła nadal nie ma, tylko komendancie i wobec tego nie spełniłbym tutaj pokładania na drzwi. No i druga sprawa, która dotyczy przede wszystkim osób młodych, młodych drużynowych. Kupiec, który prawie jest ułożony na bardzo odludnym miejscu, nie jest na nasza rynna, nasza decyzja. Powinien być dla ludzi magnesem, który przyciąga, nie, który odbywa. To, że młody drużynowy przychodzi tam, powstaje mieszkanie swoim dzieci, albo nawet kolejnym inaczej. Nie chcę inaczej, bo nie chcę tego, że to jest na ulicy. Bo to są osoby, które tam stanowią się boją po prostu. A to, że nie będą je boją, a to, że nie będą je osoby, to trzeba, a to, że nie będą je trzeba, ja to mówię, to się tak mówi. Nie jest to miejsce, gdzie się czują swobodnie. Taka jest prawda. To może mówić na medycynie. Nie jest miejsce, gdzie się czują swobodnie, być na sala w tym momencie. Mam nadzieję, że jeżeli będziecie z nami kończyć, wszyscy poczują się naprawdę ze swobodnie, nie będą tutaj sobie do czynienia, żeby wydarzyć równe żadne rzeczy. A wiem, że porozumienie na to jest konieczne. Czyli tam miejsce, gdzie trzeba się znaleźć, jak sobie powiedzieć, jak to było kiedyś. Rozliczyliście się wtedy nie sprawy. Ale nie powinno to wyglądać tak, jak się dzieje na przykład w parlamencie naszym, prawda? To jest spotkanie harcerskie, jak to zauważyłem na początku. I wszystkie tutaj sformułowane wnioski, pytania, oskarżenia powinny też po harcersku być przedstawione. Tak samo chciałbym, żeby było to w ciągu mojej rocznej kadencji na terenie Kówca i wszystkich szkół, gdzie działają drużyny. Nie wiem, czy ten pomysł się komuś podoba, czy też nie, ale mam nadzieję, że tak. Na pewno z sali padnie pytanie o program. Otóż ten program, ta skór właściwie pracy Kówca w ciągu roku, nie może być tylko i wyłącznie na głowie komendanta Kówca. Ja uważam, że komendant Kówca powinien mieć swojego zastępcę, takiego, który by się zajmował tylko i wyłącznie tym programem. Zarówno na szczeblu drużyn, szczepu, jak i również kontaktach z programem chorobowym. To musi być osoba, która będzie siedziała po uszy. Nie może być taka osoba, która jednocześnie zajmuje się programem, gospodarką i jeszcze czymś. Stanowisko takie jest konieczne u nas w Kówcu i na pewno jeżeli komuś w tym Kówcu zależy na tym, żeby kupić dalej pieniądze na Kówca i swoje pomysły wcielać w życie, to umówmy się, to jest jednak zrezygnowanie z pewnych, no nie wiem, życia prywatnego. Jeżeli ktoś jeszcze się uczy albo studiuje, czy nawet ma dobrą pracę, to nie zostawi tego wszystkiego, nie zostanie komendantem Kówca, no to jest żadna dla niego tutaj, nie wiem, jakaś zachęta do tego. Więc żeby takie osoby po prostu mogły w Kówcu się odnaleźć wreszcie i mając mnóstwo pomysłów, współpracować. Na tym według mnie powinna polegać rola komendanta Kówca również. No to chciałbym teraz
odsapnąć troszeczkę, zbierać te pytania, no i powiedzieć coś. Nie wiem, czy przekonałem do siebie salę, sądząc po minach raczej nie, ponieważ tutaj jedna tak siedzi, ktoś tam inny się patrzy na mnie ponuro, kiedy wreszcie wyjdę ze sceny. Myślę, że na szczęście jest zainteresowana. Ja czekam na konkrety od druga po prostu. Czekam na konkrety od druga i dla tego... Właśnie w każdym razie pytania o zadawanie druku po złości, ja... Dobrze, odpowiedź na... Pani Gwiazda, uchwałę, którą dam to po pierwsze. Po drugie, nie jestem aż na tyle konkretny, żeby tutaj przyjść i powiedzieć. Ci ludzie będą robić to, ci będą robić to, ci będą robić to. Ponieważ ja tylko komentuję na kolejne zakupce, a nie mam z góry opracowane wszystko, co się będzie działo, jak to jest. Ponieważ takie możliwości, jak teraz to założyłem. Jeżeli to tylko nie wystarczy, że wszyscy będą zadowoleni, powinni być zadowoleni na terenie kupca, że każdy drużyna powinien być doceniony wreszcie, żeby wiedział, że robi to, co robi, to jest dobre. Wielka przyjaciółka Wojciczego 17, że to, co robi drużynowi, to jest dla niego służbą bardzo ważną na polu pracy z dziećmi. W związku z tym, że to jest prawda, nie są konkrety, bo to nie jest to, co konkrety dostały do ludzi. To mogę powiedzieć inaczej. No. Można powiedzieć, że komendant główce zarządzie zarobują na ciekawe podziękowania i wizyty. To są konkrety, nie odkwili. Albo zarobują chociaż na manewry na wiosnę, prawda? To wtedy jest to konkret, tak? Ale taki konkret ma sens. I chodzi o coś innego. Konkrety się robi w drużynie, prawda? Chłopiec jest parę cały program tej pracy. Chodzi o to, żeby każdy drużyną wiedział, co to, co robi. Robi dobrze, ale jest to potrzebne. Na terenie nie tylko dzielnicy, kiedy potrzebowa, ale w ogóle całej Polski. No to bardzo się dzieje na szczerze wrócony. Wtedy to sprawy zdać musimy. A że komendant powinien żyć tego, żeby to ułatwiać. Bo komendant właśnie taką ma rolę. Taką bardziej służę, mówię, tak mówił wszystko. Tak się wydaje. Ktoś taki komendant, który był na tym momencie, jeśli swój pomysł życzyć, jakiś dobry. A ja do tego pomysłu po prostu będę starał się jako komendant w ramach swojej władzy namówić im, żeby to zrobić. Dziękuję, że jestem usatysfakcjonowany. Nie? Ja częściowo już... Ponieważ są pytania, proszę pozostać, bo... Częściowo się już dowiedziałem, ponieważ druhna Owiec zadała pytanie dosyć precyzyjne i częściowo uzyskałem odpowiedź, ale jako przyszły komendant Chówca druh powinien w swoim expose powiedzieć: w zakresie kształcenia chciałbym, żeby zostało zrealizowane to. W zakresie rozwoju naszej organizacji zrobię to. W zakresie akcji letnich chciałbym zrobić to. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego ja nie usłyszałem i mnie tego brakuje. Natomiast druga rzecz, o którą chciałbym zapytać, po przemyśleniu uznaję to jako złośliwość, ale to pytanie postawię od razu. Druhu, ja ze 3 lata temu u drucha byłem na obozie, tak wpadłem, pobyłem za 2 godziny, pooglądałem i zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że druh tam był, ale obozem kierowali rodzice, dzieci tych, które tam były. Czy również chłopcem ci rodzice kierowali, czy druh będzie kierował? Dziękuję. Ja będę kierował. Jeśli chodzi o część pierwszą. Otóż expose wygłasza się po wyborze oczywiście, natomiast jeśli chodzi o to, co druh powiedział, to jest to jedno z pytań właśnie, na które czekałem niecierpliwie. Otóż w uchwale programowej, której również przyłożyłem troszkę rękę, jest napisane wyraźnie: prowadzenie kursów drużynowych, zgadza się poza tym. Dlatego po prostu specjalistycznie. Między innymi jest tam podpisane do uchwały takich kursów, które mają uprawnienia państwowe. Nie musi tego robić nic z naszych instruktorów, jeżeli ktoś nie ma takich możliwości. Natomiast chcę do tego, że dąży do tego. Znaczy ja, osoby, które będę żeby takie kursy na terenie chłopca prowadzić, że każdy drużynowy chłopcu nie jest aż tak złe, powiem więcej. Ja osobiście uważam, że to, że chłopiec organizuje, czy że przepraszam, drużyny chłopca organizują swoje obozy i zimowiska, jest to wszystko pięknie. Nie można zachęcić w ten sposób drużyny, żeby pojechała na jakiś obóz stały czy żeby robił, kiedy ona po prostu będzie spływać na radę. Dlaczego tak jest? To już nie jest pytanie, bo nie pomijałem się na niektóre przepisy, tylko jest na czele. Jakieś władze państwowe, oświatowe, które przekazują to wszystko do kontrolowania.
ktoś, który jest potrzebny to i to i to, prawda? To drużyny mamy początkujący, który przyjmuje we wrześniu drużynę, nie pojedzie na to samodzielne zimowisko w życiu, ponieważ mu na to nikt nie pozwoli, a przed sobą się będzie bał. Ale do tego będziemy dążyć, żeby takie osoby zachęcać. To jak powiedział, zresztą drugi Jakowski mówi zawsze podobnie, że to do jego się ograniczyć może tylko moja rola w tym momencie. Do namawiania i do zachęcania takich. To jeśli chodzi o organizację akcji letniej zimowej. Ponieważ tutaj zgłaszali się z pytania do jednego, również taki był układ, tak mniej więcej zapamiętałem, Jacek Garbowicki pierwszy zadał pytanie, potem druk Kamienowski, tu się zgłaszał na osi i druk Górnikowski. Jeszcze drugi Górnikowski. Dobrze, że jesteśmy już kolejnym sobie. Bardzo proszę, Górnikowski. Mowa jest o programie. Ja chciałem się zapytać, kto z tobą ten program chówca będzie robił? Chciałem się zapytać, kto będzie członkiem komendy według Jacka, to znaczy osoby proponowane przez Jacka do komendy chówca. Czy masz takowych kandydatów swoich i czy mógłbyś ich przedstawić? Jeżeli nikt się nie zgłosi, to czy tylko te trzy osoby będą sprawować władzę chówca? To znaczy, kto się pozostałymi sprawami będzie zajmował? Bo ja na przykład mam na głowie, to znaczy te sprawy gospodarcze mnie zwłaszcza interesują, mam namioty między innymi i twoje. To znaczy tak, ale przez ciebie przyjęte na stan i leżą u mnie w magazynie od obozu. I chciałem się zapytać, kto będzie po prostu tym zawiadywał. O, też te władze dwóch. Ja uważam, że wszyscy ludzie w Łodzi, którzy chcą, mogą się zgłosić. Ja uważam, że ten szereg to był świetny, moim pomocnikiem, moim dwóch. I jeżeli był tylko robił głowę, to chciałbym się tego bliższego i powiedział, że właśnie chciałbym ciebie tam widzieć. A rolę, jaką tam byś odgrywał, to byś uzgodnił razem ze mną. To, co byś chciał robić, to co robisz dobrze, byś poprawić po prostu. Ja bym cię z góry nic nie narzucić, masz być tym, a tym. Ale przyjdzie do mnie, powiesz, słuchaj, to jest potrzebne chłopcu. Ja to będę robił. Chcę być zdania, że władza w chłopcach mieć jakiś wpływ na to, co się dzieje. Taka osoba do mnie przyjdzie, na pewno zostanie odrzucona. Tak, tak, dziękuję. Tutaj druh Jacek mi z ust wyjął pytanie, ale ja bym chciał równo kandydatów obdzielać, a nie tworzyć wrażenie, że grać toczy się jakby do jednej bramki. Że ja się chciałem zapytać obu kandydatów, jakich współpracowników w najbliższych w komendzie chówca chcieliby nam zaproponować. I myślę, że będzie mógł również druh Jarek odpowiedzieć na to pytanie. To po pierwsze, a po drugie,
to chciałbym się zapytać również obu o taką sprawę. Czy uważają, że sprawa programowa, powiedzmy, czy uważają, że program powinien być tworzony, proponowany przez chówiec, tworzony na szczeblu chówca i proponowany drużyną chówca, czy też, że program powinien być tworzony przez drużyny, które proponują ten program innym środowiskom, a rola chówca polega na promowaniu, na pomocy, nie wiem. Czy też być może mają jeszcze również inne pomysły, oprócz tych dwóch, które ja wymyśliłem, na prowadzenie programu, na realizowanie programu. Sprawa zasadnie jest. Dobrze, ja może proponuję, żeby nie uminęła sprawa, żeby Białkowski odpowiedział o ewentualnym doborze ludzi, z którymi chciałby współpracować, żebyśmy zakończyli temat ewentualnych instruktorów, którzy będą pracowali z grupą Białkowską, jeżeli zostanie komendantem, a dopiero potem w bloku druhowie odpowiedzą na drugą część pytania, dobrze? Mogą słuchać, bo pytanie nie bez kozery, bo powinniśmy wybrać również dzisiaj, znaczy powołać komendę chówca. Komendę na wniosek wybranego komendanta. Nie musimy wybrać, no, ale powinniśmy. Dobrze by było znać od początku. Bardzo proszę, jeżeli można. Wydawało mi się, że było pytanie, czy są pytania do Białkowskiego. Tak, ale jest dodatkowe. Ja rozumiem, ja odpowiem. Na drugie pytanie to ja, Robert, zdaje się, odpowiadałem, polemizując z druhem, który oczekiwał ode mnie wskazania, jakie sprawy mają być robione. Ja wyraźnie powiedziałem, to muszą być propozycje wysuwane przez drużyny i akceptowane przez inne środowiska. To jednoznacznie już wcześniej. Na drugie pytanie. Być może to moje doświadczenie mówi tak, że na drugie pytanie trzeba ludziom stosunkowo wcześnie też próbować odpowiedzieć, ponieważ nikt mnie nie pytał, to nie odpowiadałem. Trochę mnie Jacek zmartwił. Myślałem, że na takie pytanie opowiesz parę konkretnych rzeczy, a tak to trochę niepokoju na sali może powstać, skoro nie ma konkretnych nazw. Zjażdżę się konkretnymi nazwiskami, mam nadzieję, że te osoby będą wam w stanie powiedzieć, czy zechcą z Białkowskim, czy nie, o tu publicznie. Przy czym takie pytanie wcześniej też już stawiałem. Chciałem, żeby była odpowiedź zastępców, Urszula Knesz i Wojciech Knesz, przy czym Wojciech Knesz odpowiedzialny za sprawy kwatermistrzowskiej akcji letnią, a Urszula za sprawy związane z, w dalszym ciągu z naszym wizerunkiem, także poprzez działania programowe i propagandowe. Chciałbym także, żeby w komendzie znalazła się Iza Górnikowska, Jola Banaszczak. No i tak jak z Elżbietą rozmawiałem, fakt, że później nie uzyskałem od niej odpowiedzi ani w tą stronę. Wydaje mi się, że w wyborach do komisji rewizyjnej, mimo że tak wielu kandydatów jest, Elka wygra i prawdopodobnie może nawet będzie dalej przewodniczącą i komisji rewizyjnej. Gdyby nawet została przewodniczącą komisji rewizyjnej, dalej bym się cieszył, gdyby miała chęć w składzie tejże komendy pracować, ale naprawdę tu się przyznaję, od Elżbiety nie usłyszałem, czy będzie miała, czy nie, bo z postawieniem problemu tylko się rozstaliśmy. Dziękuję. A może jeszcze jedno zdanie. Znaczy chciałem przed tym zjazdem, kiedy w ogóle nie chciałem kandydować i w którymś momencie ludzie ze mną rozmawiali, miałem jeszcze propozycję pewnego rozwiązania, ale po obserwacji, w jaki sposób niektórzy uczestnicy tego zjazdu się zaczęli zachowywać, straciłem ochotę na współpracę z przedstawicielami niektórych środowisk. Przykro. O, to jeszcze dodam. Znaczy zachowanie Andrzeja spowodowało to, że... Ja myślę, że najpierw skończmy na porządku, ponieważ była lista, ja druga dopiszę po druku Jegowskim. Natomiast prosiłbym o kontynuowanie wypowiedzi w zakresie tematu programu. Bardzo proszę. Jest jasne, jeszcze zachowanie odpowiada program odpowiada kupiec. Jeżeli nie ma inspiracji ze strony środowisk, czyli drugich szczebli, do tego, żeby jakiś program tworzyć, w chówcu powinna znaleźć się taka komórka, która sama temu podoba. Taka komórka jest potrzebna również wtedy, kiedy ten program od dołu nie idzie, żeby to jakoś zebrać do góry. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało. Czy to grupa w ogóle ta satysfakcja? Nie musi satysfakcjonować. Czy nie jest odpowiedź? Czy odpowiedź? Znaczy o wizję swoją, tak. O wizję programu. Została przedstawiona, tak? To
poprzednio. Prosiłbym w takim razie równe 8. Kolejna. A ja mam pytanie inne. Ty powiedział, że w pewnym momencie wypadł ten związek. Z jakiego powodu i co spowodowało to, że nagle grup zabrakło do niego z powrotem wrócić i jeszcze do tego kandydować na funkcję komendanta? To znaczy... Na Radzie Chłopca w 89 roku, w listopadzie, powiedziałem w zasadzie jasno, dlaczego występuję ze związku. Mogę to przypomnieć. Kogoś, że ktoś to nagrał wcześniej, no to teraz mi powie, że jestem nieścisły. Chodziło głównie o to, że nie można było w pewnym momencie współpracować z niektórymi osobami na terenie naszego Chłopca, w ogóle w Związku Harcerstwa Polskiego. Ja osobiście. Być może, na pewno teraz, po tych dwóch latach stwierdzam, że sporo było po mojej stronie winy również, ale nie tylko. Ostatnio sobie to między innymi właśnie z drugą wizą tłumaczyliśmy, jak się tam przyznałem do pewnych błędów całkiem poważnych, ale uważam, że każdy człowiek nie po to dorasta, żeby kupować większe ubranie, ale po to, żeby mu się było i poprawiało. Dlatego obserwując z boku, jako drużyna praktycznie samodzielna, to co się dzieje w Związku Harcerstwa Polskiego, niestety doszliśmy do takiego wniosku z kolegami, że to, co się dzieje, to jest dobrze, ale za wolno. Cały czas to, że obraz harcerstwa, to nie znaczy, że harcerstwo ma się zmienić z czerwonego na czarne czy coś takiego, bo to jest bez sensu, to jest zdrowe w ogóle, co ktoś takiego mówi. Chodzi o coś całkiem innego, żeby po prostu temu harcerstwu przywrócić taki wizerunek, który dla niektórych wydaje się trochę dziwny. Że harcerstwo to nie jest organizacja służebna w sensie tego, że ma posprzątać gdzieś tam coś tam zrobić, reprezentować, to jest sprawa obożna. Coś innego jest ważniejsze. Harcerstwo ma być organizacją wychowującą młodzież, to po pierwsze. Po drugie, wychowującą również te osoby starsze, czyli instruktorów, które poprzez pracę z młodzieżą cały czas się również dokształcają. I poza tym ma być dla dzieci również tym miejscem, gdzie będą mogli odpocząć trochę od trudów życia codziennego, od szkoły, od nie zawsze przyjemnego domu. Ma być dla nich taka jak gdyby organizacja opiekuńcza rodzinna, ja bym to tak nazwał, że każdy tam się czuł dobrze. I uważamy, że w tą stronę trzeba zmieniać obraz całego harcerstwa. Niestety, nikt nie ma z nas takich możliwości, żeby pójść z tym na zjazd władz naczelnych, czy tam gdzieś stanąć i powiedzieć, o to chodzi, słuchajcie. To nie najważniejsze jest zmieniać mundury z tego kroju na ten krój, czy zmieniać imiona z takiego bohatera na takiego, czy zmieniać coś tam jeszcze, bo to jest bez sensu. Chodzi o to, żeby po prostu zmienić się w ten sposób, żeby każda drużyna w swoim działaniu podejmowała właśnie takie cele, takie metody, takie cele, żeby to było widać. To nie może być tak jak do tej pory, że harcerstwo na ulicy jest, jeżeli dostrzegane, to... Podróbna potem nie usłyszysz na niczego, nie słuchać. No jak to nie jest odpowiedź? Harcerstwo nie zrobiło się dobre do końca, a nie drug ma pana być zadowolona z tego, że ktoś wraca do jej organizacji, bo tu jest dobrze, prawda? Tylko że mi było równie dobrze, jak działałem sobie sam, prawda? Chodzi o coś całkiem innego. Chodzi o to, żeby pewne doświadczenie, które się zdobędzie, czy coś, nie trzymać tylko i wyłącznie dla siebie, a żeby się z tym dzielić z innymi rówieśnikami, osobami młodszymi, prawda? Starszych osób ma pewne zarzuty, jeśli chodzi o zlot, o umundurowanie niektórych drużyn, coś takiego. Czy to też może wyniknąć zaraz takie pytanie, to może uprzedzę. Chodzi po prostu o to, że każdy, kto działa w Związku Harcerstwa Polskiego, a na terenie Chłopca, czy nawet wyżej, powinien wiedzieć, że jeżeli pracuje z dziećmi, robi to zarówno zgodnie z prawem, jak i z pewnymi moralnymi obowiązkami i przepisami, robi rzecz dobrą. A czy on to robi w tą stronę, na lewo czy na prawo, to już nie ma znaczenia. I o coś takiego mi chodzi, żeby taką ideę właśnie stworzyć, żeby doszło do tego, że harcerstwo będzie kiedyś jedno w całej Polsce. Nie będzie kilka organizacji,
nie tyle zwalczających się, co konkurujących ze sobą. To na pewno w oczach władz państwowych nie jest rzeczą dobrą. Niech tam będzie kilka takich organizacji równieżych, ale niech one będą miały jedną wspólną ideę. Dobro dziecka. Na szczeblu chłopca myślę, że możemy śmiało o to powalczyć. Jeżeli przychodzę do tego szczepu i ten szczep jest, to prawdopodobnie się podporządkuje, bo inaczej bym tam nie przyszedł. A jeżeli ktoś przychodzi do tego szczepu i nie podporządkuje się, zmieniając barwy, zmieniając tradycje i przychodzą do tała? No to chyba nie jednak, ale... Nawet to nie. Tak mi się wydaje. Ja rozumiem, że to jest dyskusja, która by na pewno mogła zapoczątkować działalność kręgu instruktorskiego przy Komendzie Chówca, czy przy czymś takim, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, ale może nie na zjazd. Osobiście jestem gotów to wytłumaczyć drugim, ponieważ większość osób to nie interesuje po prostu. Bardzo proszę, może rzeczywiście tą odpowiedź konkretnie potem dyskusji. Natomiast jak rozumiem, Luka zapisze kolejności jednak prosił, żebyśmy przeszli po druku Byczaka. Chodzi mi po prostu o to, że rozumiem, że wybory są do władz nowych, natomiast cały czas rozmawiamy o sprawach zamieszków. Ja tutaj wcale nie mówię, że powiedzmy winna jest tylko druhna, bo druhna wspomniała z 86 roku rzeczy, czy Andrzej z 87 roku. Tutaj zaatakował druga przewodniczącego. Choć po prostu, żebyśmy z tym skończyli wreszcie, zaczęli mówić o tym, co jest albo co będzie. Bo jeżeli będziemy ciągle rozpamiętywać to, co było, to na pewno się nie zmienimy w ten sposób, to jakbyśmy chcieli. Druku, ale nie chcę to tutaj kresy. No, tego mamy na tyle doświadczeń z polityki, że też nie chcemy grubej kreski. Ja myślę, że jednak... Tak, ja rozumiem, że w dalszej tej będę udzielił odpowiedzi, ponieważ jest to bardzo szczegółowa sprawa, czy numer został zmieniony, czy barwy, jak na pewno być może daje to jakieś do myślenia, ale teraz prosiłbym następne osoby. Druh Górnikowski. Pani kierowniczka szkoły wolałaby wiedzieć osobiście organizację ZHR, a nie ZHP. To jest niestety smutna prawda i może o tym warto by sobie na zjeździe porozmawiać, dlaczego tak jest. Komendant Chówca ze swojej strony może pójść, wytłumaczyć, ewentualnie poprosić czy coś takiego, bo nie może niczego narzucić szkole, gdzie dyrektorka jest władzą absolutną w tej chwili. Ja nie jestem aż na tyle dobry, żeby czyjeś przekonania polityczne zmieniać. Szczególnie jakiejś pani dyrektor, która uważa, że jest prawdopodobnie najważniejsza.
Ale na pewno, jeżeli druh się do mnie zwróci z tą prośbą, to nie zostawię drucha samego na lodzie, tylko pójdę i porozmawiam, że druh chociaż wiedział, że się interesuje tą drużyną. To mogę obiecać. Dobrze. Dziękuję za odpowiedź. Proszę o pytanie. Druh Niegowski, proszę. Ja mam pierwsze pytanie. Dlaczego to uwzględnia tak często środowiska? To jest raz. Później, czy klub jest przygotowany do pracy w funkcji jako komendant kurca? A poza tym, tak na marginesie, nie spodobała mi się druga wypowiedź, ponieważ klub stwierdził, że są tu starsi ludzie już praktycznie. Zrozumiałem tak, że są niepotrzebni, są do wyrzucenia. Zaraz. Są do wyrzucenia, a nie wie, że na przykład ja zostałem wychowany przez starszych ludzi i ci starsi ludzie przekazali mi całą wiedzę, którą teraz posiadam i tak dalej. Poza tym na Siedleckiej, lokal jak lokal, też się nie można do tego niestety czepiać. Ponieważ dostaliśmy ten budynek i jest to nasz budynek. A na Siedleckiej, jak chodzi o drużynę, tylko cięższa, w mundurze bez munduru i mnie nikt nie zaczepił. A druh napisał te pytania oczywiście swoje. Rozumiem. To proszę o powtórzenie jeszcze właśnie. Pierwsze. I drugie jeszcze od razu powtórzę. I czy drugie jest przygotowane w ogóle do pracy w kupcu na punkt. To znaczy może konkretnie, jeżeli można by uprosić, to co znaczy przygotowane? Znaczy w ogóle, czy drugi miał jakieś przygotowanie, czy miał związek z tym. Pracował, rozumiem, jak w momencie kupca, kiedy przyjeżdżę, prowadził jakieś... Pytanie pierwsze, odpowiadam. Po 4 latach bycia zwykłym harcerzem zostałem przybocznym drugiej, innej drużynie, takiej, gdzie brakowało przybocznych. Na osobistą prośbę tego drużynowego. Po drugie, w momencie, kiedy zostałem przybocznym w tej drużynie, było to środowisko, w którym jestem do dzisiaj. Bo środowisko się nie zmienia. Może się zmieniać, że numer drużyny albo barwa chusty, prawda? Ale cały czas, środowisko, wytłumaczę jak ja to rozumiem, to jest pewna grupa ludzi, cały czas będąca razem. I tutaj na sali siedzi kilka osób, bo więcej nie mogło przyjść niestety, które od 4 klasy są ze mną. Czy to w moim zastępie, czy w mojej drużynie, czy w moim... wspólnie moim, razem z kolegami, ruchu programowo-metodycznym. To jest właśnie środowisko, które nie jest zmieniane. Co innego jest dla mnie wejście do nowej szkoły, czy coś takiego. Do szkoły 285 przyszliśmy, ponieważ tam nie było nic. Było to miejsce wolne i tutaj no, sami żeśmy tam chcieli pójść, ale na pewno komendant chłopca też się do tego przyszli, że objęliśmy po prostu nową działkę harcerską, tam gdzie nic nie było. Tak to mniej więcej wygląda. No, były takie problemy czasami, że trzeba było zmieniać numerki niestety, ale to też myślę, że to nie jest teraz. Natomiast jeśli chodzi o to drugie pytanie, znacznie ważniejsze dla większości. Nie mogę powiedzieć, że jestem całkowicie przygotowany do tego, żeby zostać komendantem chłopca, bo tego nikt pewnie nie może powiedzieć, bo musieliśmy sobie ustalić, co taki komendant chłopca potrafić powinien. Dawno temu, w zamierzchłych czasach, byłem członkiem Rady Chówca przez kilka miesięcy i do tego się moje obycie z chówcem formalne w zasadzie zamyka na tym. Natomiast z własnych obserwacji wiem, że nasz chówiec pracuje tak, jak pracujemy, w zasadzie niż całkiem inaczej, w zależności od tego, co będziemy chcieli, żeby tam się działo, ponieważ chówiec to nie jest instytucja, która ma poza paroma zapisanym w statucie napisane, co ma dokładnie robić godzina po godzinie, dzień po dniu i każdy dzień tygodnia na czym ma polegać. Tylko jest to jak gdyby zwierzchni taki szczebel wszystkich szczepów i drużyn działających na terenie dzielnicy w tym wypadku. Jeżeli tym szczepom i drużynom będzie zależało na tym, żeby ten szczebel robił to, oczywiście zgodnie ze statutem, zgodnie z innymi przepisami, albo żeby robił to, to tak powinien więcej działać pod moim kierownictwem chłopiec. To nie są konkrety takie, że ja powiem, że skończyłem kurs taki, coś w tym stylu.
Ze swojej strony mogę powiedzieć, że bardzo łatwo na przykład dogaduje się z rówieśnikami, z osobami młodszymi od siebie. Bezpośredniej rozmowy. Na pewno z druhem się również bym dogadał od razu. I to też jest atut komendanta Chówca. Może w większości wydający się bez znaczenia, ale dla niektórych może on mieć jakieś znaczenie. Jeśli chodzi natomiast o następne pytanie, o tutaj druh strasznie ostro mnie zaatakował. Właśnie nie spodziewałem tego, że ja tutaj jakieś osoby starsze dyskredytuję albo wyrzucam. Wprost przeciwnie. Nie wiem, czy takie sformułowanie padło na nagrywaniu, ale chodzi o coś takiego, że osoby starsze, prawda, na pewno trzeba być im wdzięcznym i to nie podlega żadnej dyskusji, ani tutaj w ogóle rozmowie na zjeździe, bo to jest bez sensu, żeby tłumaczyć nam, ktoś przepracował 20 lat i to trzeba teraz na zjeździe mówić, że takim osobom należy się wdzięczyć, bo to jest oczywiście rzecz znana, ale to nie znaczy, że ta osoba, której się należy wdzięczność, musi cały czas sprawować władzę, prawda? Jeżeli pozwolenie na sprawowanie władzy jest formą, powiedzmy, uznania i tego tylko i wyłącznie, no to nie wiem. Są takie rzeczy jak jakieś honorowe tytuły harcerskie, jak inne rzeczy. Można to wyjść na szczeblu chłopca, to drugo. Kontrkandydat właśnie proponował utworzenie czegoś takiego. Organizowanie dla nich takich rzeczy, jak ostatnio z okazji święta właśnie. I to jest dowód uznania. Natomiast nie można na barkach tych ludzi, którzy kilka lat przepracowali, znowu kłaść całej dalszej działalności. Może po prostu wystarczy. Napracowali się i może chcą zobaczyć, czy z tej pracy coś wyrosło. Czy inne osoby w tym chłopcu potrafią to po nich przejąć. Może dla nich będzie znacznie większa nagroda niż to, że będziemy tutaj cały czas przypominać, jak oni by wspaniale robili. Bo oni doskonale o tym wiedzą, my też o tym wiemy. Po co to mówić? Skoro się o czymś mówi, to znaczy, że to nie jest do końca wiadomo, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak powiedziałem? No tak, tak wygląda. Z tej wypowiedzi tak wynika. Czy ma poczyny to rozsądzić, bo już praktycznie tego nie chcę tam. Mają dyplom za pracę, dziękuję to. Ale przecież zależy tylko od tych osób. Jeżeli taka osoba starsza chce pracować w chówcu, to przecież nikogo się tutaj nie będzie wrócenia. Chyba drugi to źle zrozumiał. Czekaj, Jacek. Ja w sprawie formalnej. Tak? Chciałem przerwać tą dyskusję, po prostu te pytania. Myślę, że one są bez sensu. Jeżeli będziemy chcieli sobie podyskutować z danym człowiekiem, zróbmy program 100 pytań do. Zajmijmy, zamknijmy tę dyskusję. To prowadziło w tym momencie. Ja proponuję, żebyśmy przegłosowali po prostu. Przedstawili kandydatów, jeszcze jest ich 16. Jeżeli każdemu będziemy tyle pytań zadawać i tak z nim dyskutować, to będzie to po prostu sprawa no, niemożliwa do wykonania. Ja słowo honoru. Moja żona ma dzisiaj imieniny i urodziny. Chciałem zdążyć. Stawiam wniosek formalny. Tak, stawiam wniosek formalny o zakończenie. Protokół posiedzenia Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Chówca imienia Stanisława Dibuła odbytego w dniu 17 października 1992 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie Renata Osik-Podhartmistrz, Anna Derenowska-Podhartmistrz, Bolesław Migowski przewodnik, Magdalena Maszewska przewodnik, Mariusz Wisialski-Ćwik. Przy udziale pełnomocnika naczelnika ZKP Sławomira Jachackiego-Hartmistrz stwierdza, że na ogólną liczbę 91 uprawnionych do wyboru władz według protokołu listy obecności uczestników uprawnionych do wyboru władz na zjeździe było obecnych 51 osób. W głosowaniu wzięło udział 51 uprawnionych, w tym głosów ważnych oddanych. Na listę komendanta 51, na listę komisji rewizyjnej 47, na listę sądu harcerskiego 50. Zjazd przyjął następującą listę kandydatów, w którym w wyniku tajnego głosowania otrzymali następującą liczbę głosów. Na funkcję komendanta Chówca. Druh Jarosław Białkowski, harcmistrz, głosów 31. Druh Jacek Pokrzywnicki, podharcmistrz, głosów 15. Do komisji rewizyjnej Chówca. Druh Marek Banaszek, podharcmistrz, głosów 37. Jacek Zadolowski, podharcmistrz, głosów 19. Budnikowska Izabela, harcmistrz, głosów 21. Budnikowski Wiesław, harcmistrz, głosów 22. Kołasiński Krzysztof, harcmistrz, głosów 14. Tomasz Miko, podharcmistrz, głosów 17. Podharcmistrz głosów 30. Zrokosz Włodzimierz, podharcmistrz głosów 20. Szymański Zbigniew, harcmistrz głosów 7.
Wiatr Elżbieta pod Harcmi Złotych 38. Komisja eksploatacyjna stwierdza, że zgodnie z ustawą nr 4 RN z dnia 12 stycznia 1991 roku w wyniku tajnego głosowania zostali wybrani komendantem Chówca Jarek Białkowski-Harcmistrz, członkami komisji rewizyjnej Elżbieta Wiatr podharcmistrz, Marek Banaszczak podharcmistrz, Piotr Nasiadko podharcmistrz. Członkami sądu harcerskiego Kalmionowski Robert harcmistrz, Kosacki Jan harcmistrz, Kunicka Agata harcmistrz, Łoziński Adam harcmistrz, Rafalski Marek harcmistrz. Dziękuję bardzo przewodniczącej komisji współpracującej za dołączenie wyników. Jak mam jeszcze do wyjątkowania, zgodnie z naszymi wcześniejszymi uchwałami, pięć osobowy skład komisji rewizyjnej został wybrany pierwszych głosowaniach. Dlatego będziemy musieli w tym zakresie powtórzyć głosowanie. Natomiast teraz prośbę, ponieważ mamy już wybranego komendanta Chówca. Obecnie jest na miejscu komendant Gorąbki. Bardzo bym prosił o wręczenie szczura komendantowi Chówca. Druhny i druhowie, z waszej woli ten oto harcmistrz decyzją i w prawomocnych wyborach został wybrany na kolejną kadencję komendantem stołecznego chówca Prasko Północnego. Mianujecie druhu harcmistrzu komendantem chówca Praga Północ. Życie oprócz tych problemów, które chyba nauczyłeś się rozwiązywać, również mimo wszystko satysfakcję. Uchwalę związku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dla mnie. A to 7. Dziękuję. Pani Karnak. Proszę teraz o zabranie głosu komendanta Gorąbki. Możecie spać. Wjazd już długo trwa, ale zaczyna dobiegać do końca. Powoli zaczynacie się konfigurować na nową kadencję. Mam nadzieję, że dobrą kadencję. Ale zanim zostawię was, abyście sfinalizowali te wszystkie procedury, które musicie sfinalizować, jeżeli chcecie, aby chłopiec dalej funkcjonował prawidłowo, zanim zaakceptujecie proponowaną komendę, zaproponowaną przez komendanta Chówca, zanim komisja rewizyjna dokooptuje resztę składu, chciałbym o trzech rzeczach powiedzieć wam, bo myślę, że mam taki obowiązek. Pierwsza rzecz to jest taka, że myślę, że spodziewaliśmy się, że ten zjazd nie będzie spokojnym zjazdem, będzie rozstrzygający. Kilku co najmniej sprawach, jest ich sporo w tym chówcu, nazbierało się. Trzeba decyzje w większym gronie, przy udziale również drużynowych zdecydować. O tych sprawach mówicie uchwale, jak zdecydujecie, to jeszcze czas pokaże. I o tym też za chwilę. Natomiast myślę, że jedną rzecz chciałbym wam dzisiaj przekazać w kontekście wczorajszego wieczoru, który spędziliśmy na Konopnickiej, szerszą refleksję. Słuchajcie, wczoraj tworzyłem nowy kufiec w Warszawie, kufiec Warszawa Centrum, który powstał w pewnych bólach z wyodrębnienia kufca Warszawa Śródmieście. Coś złego chyba się dzieje w środowisku harcerskim od jakiegoś czasu, że instruktorzy, drużynowi między sobą strasznie zaczynają różne takie rzeczy z zaszłości, z przeszłości. Nie umieją się porozumieć. Są konflikty, które wydaje się, że nie daje się załatwić umawiać o sprawach, które bolą, które ich martwią. A przecież obaj pozostają z tymi drużynowymi instruktorami. Dalej chcą to harcerstwo u siebie tworzyć. Na ile umieją, jak najlepiej. A jednak dróg porozumienia coraz trudniej szukać. Ja myślę, że ten zjazd zapowiada mimo wszystko trudną następną kadencję. Trudną dlatego, że zaczynają się jakieś nieporozumienia. I to takie nieporozumienia, które powodują
przygotować się do zimowiska. Wcześniej pojedziemy pewnie jeszcze na jeden wyjazd. Może w Dronikach. I że trzeba przecież znajdować wspólny język. Ktoś na prawo, ktoś na lewo ma poglądy, ktoś po środku. Ktoś ma inny pomysł na to, jak robić harcerstwo, mieszczący się oczywiście w ogólnym kanonie, w prawie przytoczeniu harcerskim, bo tu musi być zgodny. I wydaje mi się, że pomimo tych deklaracji jednak zarysuje się pewne pęknięcie, że jednak tolerancyjność wzajemna w stosunku do siebie gdzieś sięga pewnej granicy. Ja nie wiem, czy nie powinniśmy się w którymś momencie, nie wiem, w gronie instruktorskim zastanowić, jak ułożyć stosunki między nami wszystkimi, aby przestać sobie wypominać różne rzeczy. Przecież każdy z nas oczywiście popełnia błędy, bo tylko nie popełniają błędów, nic nie robią. To ci tak, owszem, ale tutaj ci, co siedzą, to są ludzie, którzy robią. Wobec tego popełniają błędy, mają do tego prawo. I komendanci, i drużynowi, a i niżej zastępowi. Jest tam po to zawsze w tej drużynie drużynowy, który powie, słuchaj, duchu zastępowi, jeżeli chcesz być dalej harcerzem, no to próbuj nad sobą pracować. A w gronie instruktorów, no musicie wybrać, czy zdecydować, kto staje na waszym czele i przyjąć ten wybór, że to jest ten człowiek, który cieszy się zaufaniem większości. To nie znaczy, że tracą podmiotowość pozostali. Ja uważam, że to tylko się cieszyć trzeba, że rywale stawiał wokół siebie, znaczy frontem do siebie i zaczęło się na argumenty przekonywać do czegoś. Sala dyskutowała o słuszności. To naprawdę musi tylko szacunek. Pod warunkiem, że tak jest. Sytuacja zewnętrzna też, znaczy symptom wyjścia pani naczelnik, pana, nie wiem, kierownika, tak? Dyrektora, przepraszam. Jest niepokojący na pewno. Ja w niewielu przypadkach spotykam się. Organizacja imprez programowych, dopisanie do tych, wśród tych imprez następujących: zlot kupca oraz kampania bohater. Tak jak ją będziemy chcieli rozumieć. Ja proponuję dotyczącego organizacji imprez programowych dla drużyn chówca o następujące imprezy: zlot chówca oraz kampanię bohater. Ja to umieściłam w tym punkcie, bo myślę, że to właśnie chodzi o ten program. Punkt pierwszy rzymski, aby był chówiec był autentyczną wspólnotą na terenie dzielnicy. I punkt drugi arabski. Kto jest zatem o rozszerzenie? O rozszerzenie tego punktu. Daję pod...